Słuchajcie, chwilę temu walnęło takim gradem, że mamy cały samochód założony jakimiś kocami, dywanikami z łazienki, wszystkim, czym się dało, bo grad był no taki. Zrobiliśmy zdjęcie, teraz się uspokoiło, wszystko na aucie zostało, bo nie wiadomo, czy nie przyjęło przed w trzech falach, także masakra. Pierdzielnęło tak w szybę przed nią, że nie wiem, jak to będzie wyglądać i czy tam jutro się nie okaże, że coś jest. By the way, on był tak ostry, miał tak ostre kawałki, końce. Nie był taką kulką, tylko był mega taki kanciaty po prostu, że tragedia. I to jest chyba najwyższa pora, aby pomyśleć o wiacie, bo to jest kolejny raz, gdy zasłaniamy samochód właśnie kocami i wszystkim, czym się da. Krzyś taki jest poobijany, że szok. Mikołaj cały wystraszony, no bo huk taki w domu, że niesamowite. Dajcie znać, czy u was też była taka fala gradu, nie wiem, jak to nazwać. Na razie jestem po prostu w szoku i jestem mokra, bo jestem spocona, biegałam z Mikołajem. Krzyś jest poobijany, właśnie się przebiera, bo wykręcaliśmy koszulkę. Cały mokry, no katastrofa, tragedia, masakra. Tak się zbierało, właśnie dzwoni do rodziców, jak tam u nich, czy też u nich był grad, czy nie. Także mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, obyło się bez strat i macie się dobrze. No, a my zobaczymy samochód trochę później, bo na razie nie ściągamy nic z niego i jestem smutna. Bo ktoś nam powiedział ostatnio, że Mikołaj ledwo stoi właściwie i w ogóle nie robi pierwszych kroków. No to proszę bardzo. Jakiego mamy dzielnego syna. O, dziękuję, kochanie. Moja poziomica. Mikołaj teraz już miał wszystkie obrazy krzywo przewieszone w pokoju. Śmiech z karty żartów. Cześć. Robimy jedzonko. Ale jesteś złodziak. Ach. Ach, tak, taki jesteś złodziak. A był tam na podłodze, no nie? Ten se stanął przy tym wózeczku, a wózeczek jedzie, nie? Bo na dywanie to on tak nie jedzie. A na podłodze i on za tym wózeczkiem taki szpagat. Co tam masz? O, znalazłeś. Zrobiłeś tomp tomp stopą? Ale grzmi, prawda? Mikuś, pada deszczyk. Taki był grad dzisiaj, tak? Pierwszy raz grad widziałeś? Tak, i to i tata widział pierwszy raz na żywo. No, ja też. Zawsze to się widzi i zdjęcia w internecie tylko. Słuchajcie, dzień drugi. Za oknem znowu niezły deszcz. Jak na razie nie ma gradu, ale już czekamy w pogotowiu. Bo takie bardzo spore krople lecą i boję się, że za niedługo może coś spaść grubszego. Oby nie. Dobra, idę robić obiad, bo muszę się czymś zająć i monitorować okno. Ale słuchajcie, koce już mamy naszykowane, w razie czego, gdyby trzeba było lecieć i ogarniać sprawę. No nie, Mikołaj? Normalnie zacznę... Już mam fobię wiatru i boję się wiatru od odcinka, gdzie wyrwało nam roletę. To wam się z tego pożaliliśmy. A teraz jeszcze grad, czyli deszcz. No bo zawsze najpierw deszcz, a potem gradem wali. Dobra, zajmę się sprzątaniem, żeby gdzieś się czymś zająć.
Zostawiliśmy kluczyki na zewnątrz i jakieś zwarcie jest w kluczykach od samochodu, no i nie działają. Tak, od bramy. Pomyłka. Chodzi o kluczyki od bramy, od samochodu też żeśmy zostawili i też początkowo nie działały, ale Krzyś tam coś ogarniał i już wszystko śmiga, natomiast te się suszą, no zobaczymy, mam nadzieję. Mamy jeszcze jeden, bo są dwa w zapasie, ale no fajnie byłoby, żeby oba działały, nie? Co wam powiem, to nasz imbir, z którego korzystam, ma nowy imbir. Widziałeś, Krzyś? Nie. Na imbirze rośnie mały imbir. To super, trzeba zasadzić. Zasadźmy go. Będziemy mieć własny imbir. Wow. Zobaczy ten drugi. Na tym drugim też rośnie! Dobra. Banany już mam nie pierwszej świeżości. Dzisiaj mam zamiar zrobić chlebek bananowy. Tu jeszcze jakieś kiwi. Sprawdzam świeżość owoców. Tu reszta jest ok, tylko te banany. Ja wiem, że banany powinny w ogóle gdzieś indziej leżeć, ale nie mają gdzie leżeć. Zawsze leżą ze wszystkim. No ale dzięki bananom chyba imbir ma nowy imbir. Dobra, zostawmy go, bo chyba ma tutaj całkiem fajne warunki. Pojawiły się pytania odnośnie, czy obroża dla psów, którą kupiłam, jest spoko. Jest do dupy na maksa. To jest kolejny kleszcz, którego ma Alita. Teraz pod okiem się wbił. Nic nie łapie ta obroża. Totalnie nic nie łapie. Uwaga! Obrzydliwiec. Bez dobrego. Większe dziadostwo, jakie chodzi po świecie. Po prostu. Nie widzę go. Tam jest. Ostatnio wody nie było, dlatego tutaj mamy. Do kibla z nim. A włącz to makro. Zbawane dziadostwo. Jesteś młodszy? A to już jest najbliższy, tak? O ty, kurna! Teraz to mam wrażenie, że na mnie patrzy. Czekaj, gdzie on jest? To jest... O jeb. A nie mam planety. Zabij! Umrzyj po prostu! Umrzyj po prostu! Wiem, jaki jest problem! Teraz czeka nas tego szybkie sprzątanko. O, tu na przykład... Tam na przykład. Ja pojemniku nie sprzątam. Dobra, ja posprzątam. Zrobiłam chlebek bananowy. Już praktycznie całą taką blaszkę miałam i tyle zostało. Mikajowi mega smakuje, służę tylko bananem. I nawet mojemu mężowi smakował. Tak? Tak. Dotkłaś ekranu, widać twoje trzy palce odbite. Item. U nas nie może być spokojnie. Nie może. My cały czas musimy coś robić. Jest sobota, idealny dzień, żeby sobie poodpoczywać, bo na polu chłodno, co chwila pada, ale rozładowała mi się bateria. Jest sobota, idealny dzień, żeby sobie poodpoczywać, bo za oknem pada, zresztą chodźmy, zobaczmy. Siąpi deszcz, zachmurzony, więc w końcu pogoda, która daje bezkarnie siedzieć przed TV. Nawet dzieć sobie spał ładnie i tak dalej, teraz znowu poszedł z butelką sobie poodpoczywać, ale my nie. My musimy zrobić sobie rozpierdziel, bo Krzyś będzie robił dodatkowy wywietrznik w spiżarce. No i właśnie musieliśmy wszystko z niej wynieść, więc przy okazji będą też gruntowne porządki. Także jak już tu zrobimy wywietrznik, to pewnie będziemy robić potem wywietrznik na górze i tak jedno ciągnie drugie. A tak z nowości, to zrobiłam kolejną, znaczy właściwie to dokończyłam, kolejną dekorację boho, jeszcze tylko czekam na takie kulki, bo będę tutaj doklejała, no ale generalnie już mogłaby wisieć. I ją wyprasowałam, poprzednią też z lustrem wyprasowałam, także są gotowe. Od razu to lepiej wygląda, powiem wam, takie wyprasowane właśnie. Zobaczę, czy mi się tam nic nie poprzekręcało. Jest git. Cudnie. O, monumentalnie to wygląda. Taka Hakuna Matata trochę.